Witam wszystkich, Krzysztof Kata, Pasieka na skraju lasu. Odcinek sobotni. Sobota to jest ten dzień, który staram się wykorzystywać na prace związane z produkcją różnego rodzaju sprzętu, który mi będzie potrzebny w kolejnym sezonie. Najczęściej u mnie to niestety bywa tak, że ten sprzęt, którego naprodukuję, to jest na dwa sezony do przodu, no ale no cóż, taki charakter. No w każdym razie tak, to co widzicie teraz to jest mój domek. To jest mój domek, to jest miejsce, mój azyl, moja samotnia, moje szczęście, które mam, które remontuję, o które dbam, staram się doprowadzić do stanu używalności takiego, żeby też nie tylko ja, ale też i moja rodzina mogła z tego korzystać. Kuchnia się śmieje. Zobaczcie, co się dzieje w kuchni. To jest coś pięknego. To można siedzieć godzinami przy tym i patrzeć się, jak się pali pod kuchnią. To jest po prostu bomba. Taka kuchnia na 6 fajerek. No ale dobra. Kuchnia na 6 fajerek to jest kuchnia. A ja przyjechałem tutaj, żeby spróbować podjąć próbę zmontowania swojego pierwszego korpusu wielkopolskiego ocieplonego. To jest prototyp. Ja to poskładałem tak na szybko, na potrzeby filmu, tak żeby nie tak żeby pokazać mniej więcej, jaki jest zamysł. No, zamysł jest taki, że konstrukcja ma posiadać szkielet. Szkielet ma się składać z dwóch ram na górze i na dole oraz słupków pionowych. Te słupki pionowe są niezbędne, dlatego że ja nie będę stosował do obicia boazerii, tylko zrobiłem sobie o takie klepki. To są klepki, które mają 10 mm grubości, 10 mm zrobione na grubościówce z deski 12 mm, i które są docięte na odpowiedni wymiar. Proszę bardzo, tu. Poskładam, to pokażę, jak to wszystko wygląda. W każdym razie zamysł jest taki, żeby robić to z takich właśnie poziomych desek, nie z pionowej boazerii, tylko z poziomych desek. Takie deseczki były dla mnie o wiele łatwiejsze do zdobycia, do zrobienia, do obrobienia i do przygotowania. Te pionowe słupki służą do tego, żeby te deseczki jakoś umocować. One muszą być akurat w takiej ilości. No i jeszcze ten słupeczek na środku. Taki słupeczek będzie z każdego boku. Pomiędzy słupkami będzie wstawione ocieplenie. A ten słupek jest po to, żeby wywiercić w nim otwór wylotowy, bo chciałbym, żeby każdy taki korpus miał osobny wylotek. No i też wzmacnia całą konstrukcję. Daje to, że mocujemy po raz kolejny. Kolejne dwa wkręty wchodzą w tego słupka i zabezpieczają tą całą konstrukcję i te listewki przede wszystkim przed wichrowaniem się. Listewki będą mocowane na wkręty. Wkręty to są takie wkręty 3 razy 30 mm, bardzo fajne, 3 razy 30 mm, a oprócz tego sama góra tych listewek będzie jeszcze klejona. Myślę, że to nie powinno się rozłazić, powinno się trzymać. No, największym wyzwaniem dla mnie jest utrzymanie wymiarów w czymś takim. Zdaje się, że wszystko jest dobrze docięte i dobrze doszykowane. Wybaczcie, że nie pokażę, jak to będę składał, bo to może potrwać. Wasza cierpliwość i moja może tego nie wytrzymać. Ja po prostu muszę to zrobić raz. Muszę to zrobić raz i pokażę Wam, co z tego wyszło. Pozdrawiam, cześć. Cześć, to ponownie ja. No i co, powstało coś takiego. Miałem troszeczkę zmagań z niedoskonałościami, którymi sam jestem wykonawcą, bo gdzieś te moje urządzenia i maszyny do cięć poprzecznych nie są precyzyjne. Te kąty tutaj, o tu nie były idealne. Ja musiałem poskracać, podocinać, powyrównywać. Stąd tutaj te luki.
No ale to jest moja pierwsza produkcja, ja się tutaj tego nie, no chyba nie mam się czego wstydzić. Wymiary są utrzymane, kąty są utrzymane. Proszę bardzo, tutaj felc. Felc, wszystko równe, wszystko proste. Żadnych wręg. Żadnych wręg. Nie będę gniótł pszczół, będę sobie tak pracował. No i co? I teraz tutaj pójdzie ocieplenie. Tutaj pójdzie ocieplenie. Na wierzch takie same listwy. Zostawiam zarówno na dole, tak jak tutaj widać jest przestrzeń. Zostawiam na dole i na górze milimetr. O tu będzie zostawał milimetr. Po to, żeby nie niszczyć tych klepek dłutem przy podważaniu. Po to to będzie zrobione. Dobra, biorę się dalej. Cześć. I to już ostatnie wejście. Dzisiaj takie coś wyszło. To jest korpus wielkopolski, ocieplany, zbudowany z klepek poziomych. Myślę, że można się cieszyć z tej roboty. Równo, ładnie, schludnie. Myślę, że pszczoły też będą dobrze w tym funkcjonować. Trochę waży, bo i tak troszkę tych dokładek typu te słupki, sporo wkrętów, drewno z jednej, z drugiej trochę waży, ale to w perspektywie ma być korpus na pasiekę stacjonarną. Ja będę dzielił pasiekę na dwie części. Jedna będzie wędrowną, druga stacjonarną. I na stacjonarnej zechcę te wielkopolskie korpusy zasiedlać. I one będą tutaj służyły dla rodzin, które będą zbierać miody miejscowe. No i fajnie, jestem zadowolony. Mój pierwszy korpus zdaje się, że wszystko jest dobrze, że nie ma tu się do czego przyczepić. Wymiar będzie trzymał. Tutaj będzie ładnie stał jeden na drugim. To musi być dobrze. Ja teraz się za to biorę. Będę to skręcał jak najszybciej, żeby je poustawiać jeszcze jeden na drugim, żeby się poprasowały pod obciążeniem. No i luks. Jakbyście mieli jakieś pytania, to proszę w komentarzach. Jakby ktoś potrzebował wymiary na coś takiego, to proszę dać znać w komentarzach. Podeślę, nie ma problemu. Wszystko mam pozapisywane. Dziękuję za uwagę. Cześć.